oprócz fenotypu komórek możemy również określić ich wiek. I jest to istotne w badaniach procesu migracji neuronów. Markerem neuronów, neuroblastów, wczesnych neuronów jeszcze niedojrzałych są białka klasy 3 tubuliny, TUJ i TUC4. Na rysunku Państwo tutaj widzą wyznakowany neuron przeciwciałem przeciwko białku TUJ. Wówczas tu definitywnie stwierdzamy, że wyznakowana komórka jest na pewno niedojrzałym neuronem. W przypadku badań nad fenotypem komórek stosuje się tak zwane barwienie złożone, czyli jest to barwienie zarówno z użyciem przeciwciała przeciwko bromodeoksurydynie, dzięki czemu wiemy, że komórka ta dzieli się, natomiast fenotypowo określamy ją markerem specyficznym dla danej linii komórkowej. Markerem neuronów dojrzałych jest z kolei białko NeuN. Tutaj właśnie widoczna jest kolokalizacja. Na czerwono wybarwione są neurony, natomiast zielono są wybarwione komórki, które posiadają na swojej błonie białko NeuN. Jak wspomniałem wcześniej, rzeczywiście również w korze stwierdzono obecność nowo powstających neuronów. Neurony jednak te są, nie pełnią żadnej funkcji, nie włączają się w sieć neuronalną. Ich powstawanie w korze może natomiast wzrosnąć w wyniku różnych uszkodzeń mózgu bądź uszkodzeń o podłożu ischemicznym, czyli po niedotlenieniu, po urazach mechanicznych. Wówczas wytwarza się specyficzne mikrośrodowisko, czynniki sygnalizacyjne z komórek uszkodzonych, które promują proces proliferacji proneuronalnej. Ale są to właśnie wyjątki od reguły, gdzie tylko uszkodzenie indukuje proces podziału, proces tworzenia się nowych neuronów. Natomiast czy proces powstawania nowych neuronów w korze jest wydajny? Nie ma żadnego mechanizmu, który kompensowałby zniszczenia, jakie powstają w wyniku incydentów ischemicznych czy urazów mechanicznych. In vivo nie ma żadnej sygnalizacji, która by umożliwiała naprawę mózgu po uszkodzeniu. I tutaj również mamy podwójnie wyznakowaną komórkę markerem przeciwciałem przeciwko białku NeuN i markerem proliferacyjnym BRD2. Białkiem używanym do oznaczania fenotypu komórek jest kalbindyna. Jest to białko, które ulega ekspresji w procesie synaptogenezy, dzięki czemu możemy, prawda, określić, że nowo powstający neuron funkcyjnie włącza się w sieć, tworząc wypustki nerwowe. Oprócz markerów charakterystycznych dla neuronów, posiadamy również markery, które różnicują komórki gleju. I takim specyficznym markerem jest GFAP, kwaśne białko fibrylarne. I tutaj właśnie na rysunku widzą Państwo wyznakowane astrocyty markerem GFAP i markerem proliferacyjnym BRD2 oraz markerem różnicującym NeuN, który charakterystyczny jest dla neuronów. Dzięki temu możemy odróżnić komórki gleju od komórek neuronalnych. Oprócz markerów, które charakteryzują fenotypowo dany typ komórki, koniecznym jest również zastosowanie w niektórych badaniach markerów migracji, dzięki czemu możemy określić drogę, jaką przebywają prekursory neuronalne do ich miejsca ostatecznego osiedlenia. I takim charakterystycznym markerem dla neuronów, które osiadają w korze, jest kortyna. Specyficznym jest fakt, że kortyna jest w neuroblastach pochodzenia okołokomorowego.
neurony, które tworzą się de novo w korze, w samej korze, nie posiadają markera kortyny, dzięki czemu komórki wyznakowane przeciwciałem przeciwko kortynie na pewno pochodzą z rejonu okołokomorowego. Sam proces proliferacji nie można nazwać neurogenezą. Neurogeneza jest to tworzenie się dojrzałych fenotypowo komórek linii neuronalnej. Zasadniczym pytaniem pozostaje, czy nowo powstające neurony mają znaczenie funkcjonalne, czy są one tylko szczątkowym procesem, nie mającym istotnego znaczenia dla procesów pamięciowych. Okazuje się, że nowo powstające neurony tworzą wypustki nerwowe, tworzą dendryty i neuryty i włączają się w sieć neuronalną. Tutaj właśnie widzimy komórkę, która tworzy wypustkę. Pierwsze tworzą się wypustki dendrytyczne. Pierwsze tworzą się dendryty, co umożliwia kontakt z innymi komórkami sieci neuronalnej mózgu. Po otrzymaniu sygnału z innej komórki dopiero wówczas dochodzi do tworzenia się neurytów. Komórki nowo powstające o fenotypie neuronalnym biorą udział w procesie plastyczności mózgu. Nie tworzą się one spontanicznie, przypadkowo. Powstają ich miejscem specyficznym tworzenia się jest rejon objęty procesem apoptycznym. Podczas apoptozy komórki wysyłają sygnały, które promują podział komórek i różnicowanie w kierunku neuronalnym. I tutaj, proszę Państwa, widoczna jest komórka, która przechodzi apoptozę. To jest właśnie tak charakterystyczne ciałko apoptyczne i obok tworzący się nowy neuron. Wyznakowany brdu, jak i markerem charakterystycznym dla neuronów. I tutaj widzimy nałożony obraz zbarwienia brdu i neuron, nowo powstający neuron właśnie w okolicy umierającego drugiego neuronu. Nowo powstające neurony, ich charakter funkcjonalny przejawia się właściwościami elektrofizjologicznymi. Praktycznie po wytworzeniu się nowego neuronu ich charakterystyka potencjału błonowego nie różni się od neuronów dojrzałych. Wkrótce po ostatecznym zdefiniowaniu fenotypowym komórki przybiera ona właściwości elektrofizjologiczne takie same jak dorosła komórka neuronalna. Jakie czynniki regulują proces neurogenezy? Zasadniczo możemy podzielić się na genetyczne i środowiskowe, ale również czynniki środowiskowe, część czynników środowiskowych nie oddziałuje bezpośrednio, tylko poprzez indukcję bądź hamowanie transkrypcji poszczególnych genów, poszczególnych czynników wzrostowych dla neuronów. Czynniki środowiskowe można podzielić na mikrośrodowisko mózgu, czyli otaczające przestrzeń międzykomórkowa, poziom powiedzmy glukozy, poziom czynników wzrostu, jak i makrośrodowisko, czyli szeroko pojęty aspekt świata, w którym żyjemy, zarówno aspekt społeczny. Spośród czynników genetycznych wyróżnić można te, które stymulują powstawanie neuronów i te, które hamują proces proliferacji proneuronalnej. I spośród czynników, które stymulują neurogenezę, rozróżniamy te, które promują samą proliferację i czynniki, które promują włączanie się nowo powstających neuronów
w sieć neuronalną, czyli stymulują proces synaptogenezy. Prawdopodobnie głównym czynnikiem sygnalizacyjnym różnicowania proneuralnego jest system NOTCH. System ten działa inhibicyjnie na proces neurogenezy, hamując transkrypcję białka E47 z rodziny białek BHLH. Białko z rodziny BHLH podwyższa transkrypcję neurogeniny, która z kolei powoduje rozkład czynnika transkrypcyjnego astrocytów, co powoduje promowanie proliferacji i różnicowania w kierunku neuronalnym, jak również hamuje czynnik transkrypcyjny gliogenezy, czynnik STAT. Krytycznym białkiem w procesie neurogenezy jest również CFOS, czynnik transkrypcyjny jest CFOS i białka JUN. Przyłączają się one do sekwencji regulatorowej AP1, co podwyższa ekspresję genów działających proneuronalnie. Regulują ekspresję receptora dla kwasu kainowego, GluR6, oraz podwyższają ekspresję specyficznego dla mózgu czynnika wzrostu BDNF. Spośród innych czynników wymienić można kinazę serynową, która reguluje cykl komórkowy i naprawę DNA, czynnik wzrostowy IGF, insulinopodobny czynnik wzrostu, który stymuluje synaptogenezę i neurogenezę, czynnik wzrostu nowotworów TGF-beta, kaskada czynników transkrypcyjnych MEK, glikoproteinę macierzy międzykomórkowej HSPG, i której rolą jest łączenie nowo powstających neuronów z przestrzenią międzykomórkową. Również charakterystycznym zjawiskiem jest stymulowanie procesu neurogenezy w środowisku glejowym. I odwrotnie, w środowisku, w którym występuje przewaga neuronów, takie mikrośrodowisko promuje tworzenie komórek o fenotypie glejowym, czyli mamy tutaj przykład sprzężenia zwrotnego, regulacji neurogenezy na poziomie mikrośrodowiska mózgu. Chciałbym się zatrzymać na niedawno odkrytym białku cyklinie D2. Są również czynniki, które promują włączanie się nowych neuronów w istniejącą sieć neuronalną. I tutaj można wymienić cytoplazmatyczne białko CRMP4, kalbindynę, synaptofizynę i metaloproteinazę MMP9. Bodajże miesiąc temu ogłoszono wyniki z badań prowadzonych przez zespół profesora Kaczmarka nad krytyczną rolą cyklin w procesie neurogenezy. Zasadniczym odkryciem było to, iż w mózgu specyficznej ekspresji podlega jeden z typów cyklin, mianowicie cyklina D2. Podczas gdy inne cykliny, cyklina D1, cyklina D3, ulegają wyciszeniu w wieku dorosłym. Dlaczego cykliny są tak krytyczne w procesie neurogenezy? Pełnią one kluczową rolę w procesie podziału komórki przy przejściu z fazy G1 do fazy syntezy DNA. Pełnią również niezależną od kinaz rolę w procesie unieczyniania inhibitorów cyklu komórkowego. Badania prowadzono na myszach, na modelu mysim z knockoutem, czyli z nieczynnym genem cykliny D1 i cykliny D2. Jak widzą Państwo na zdjęciu uzyskanym techniki Western blot, czyli z badania nad ekspresją cykliny D1, D2 w różnych strukturach mózgu myszy z knockoutem cykliny D1 i D2, brak jest ekspresji białka cykliny D2 u
myszy z nokautem tego genu w badanych trzech strukturach mózgu: w opuszce, w hipokampie i móżdżku. Analogicznie u myszy, które pozbawiono funkcjonalnego genu cykliny D1, brak, niewidoczna jest ekspresja, brak jest białka cykliny D1 również w tych samych trzech strukturach mózgu: opuszka, hipokamp i móżdżek. Na dole jest to kontrol, którą standardowo stosuje się w technice Western blot, czyli użyciem przeciwciał anty-GAPDH. Interesującym zjawiskiem, proszę Państwa, jest nadekspresja cykliny D2 u myszy, której pozbawiono funkcjonalnego genu cykliny D1. Myszy nokautowe, czyli myszy z nieczynnym genem cykliny D1, charakteryzują się wyższą ekspresją genu cykliny D2 w porównaniu do myszy typu dzikiego, określanej jako WT. I widoczne jest to w trzech strukturach mózgu. W opuszce, to jest słupek pierwszy, w hipokampie słupek drugi, natomiast najmniejsze relatywne różnice stwierdzono w móżdżku. Praktycznie można powiedzieć, że ta struktura mózgu nie różni się pomiędzy myszami z nokautem cykliny D1 i myszami typu dzikiego.